27 niedziela zwykła, 8 października z Ewangelii Świętego Mateusza. Ten właśnie kamień, który odrzucili bodujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dzisiejsza przypowieść to przypomnienie o trosce Boga względem nas, każdego z nas. O naszym powołaniu, o odpowiedzialności wobec też samego Boga. Jezus opowiada piękną przypowieść, piękną historię właściciela winnicy, który zasadził winnicę, ogrodził ją, wykopał tłocznię i następnie poprosił, wynajął rolników, aby zaopiekowali się tą winnicą, a sam wyjechał w podróż. Gdy przychodzi czas zbiorów, posyła swoje sługi, aby przynieśli mu owoc ze swojej winnicy. Rolnicy, którzy opiekowali się winnicą, złapali sługę. Zaczęli się nad nim znęcać, zaczęli go bić, aż wreszcie zabili. Właściciel wysyła kolejnego sługę, ale jego też spotyka ten sam los. Moi kochani, to jest opis historii ludzkości, człowieka. Bóg jest właścicielem winnicy, a my jesteśmy rolnikami. On stworzył ten piękny świat, to wszystko, co nas otacza, i dał nam go w zarządzanie. Tak nam zaufał, że dał nam go, abyśmy byli za niego odpowiedzialni. I oczekuje od nas owoców naszej wierności i oddania. Jednakże my często odwracamy się od Pana Boga. My często nie chcemy służyć Bogu. Odrzucamy Jego sługi, proroków, kapłanów, którzy przynoszą nam Jego naukę, którzy mówią o wezwaniu, którzy wzywają do nawrócenia, przemiany. Często jesteśmy zajęci troskami życia codziennego, naszymi chorymi ambicjami, egoizmem. A to przysłania nam obraz Pana Boga. To przysłania nam relacje z Panem Bogiem. W przypowieści właściciel wreszcie postanawia wysłać swojego syna, myśląc, że rolnicy uszanują go. A oni co robią? Mówią: oto dziedzic, chodźcie, zabijemy go i posiadłość jego stanie się naszą. Ogromne cwaniactwo. Moi drodzy, to jest aluzja do Pana Jezusa, Syna Boga, który przyszedł na świat, aby zbawić człowieka. Jezus przychodzi, przynosi zbawienie, ale zostaje odrzucony. Zostaje zabity. To był akt niesamowitego miłosierdzia i ofiary ze strony Boga dla nas. Ryzyko Boga: daję wam mojego syna, uszanujcie go. Ale go zabijają. On jest kamieniem węgielnym, który, jak mówi Pismo, został odrzucony przez budowniczych, ale stał się głównym kamieniem węgielnym, na którym ma opierać się nasza wiara. Ta dzisiejsza przypowieść przypomina nam o naszej odpowiedzialności wobec Pana Boga, o Jego miłosierdziu względem każdego z nas. Nie możemy odrzucać wezwań Pana Boga do nawrócenia, do przemiany.
do oddania Mu chwały. Naszym celem, naszym zadaniem, naszym powołaniem jest przynoszenie codziennie owocu wierności i miłości Bogu w naszym codziennym życiu. Pan Jezus, nasz kamień węgielny, ma być fundamentem naszej wiary, naszej nadziei na zbawienie wieczne. Niech nasza wiara w Jego miłosierdzie, w Jego miłość będzie źródłem naszej radości i zaufania Panu Bogu. Bóg posyła Syna do nas, posyła do mnie, do Ciebie. Czy ja Go umiem przyjąć? Czy ja umiem Go słuchać, wypełnić Jego wolę, z Nim żyć, współpracować? Czy Go po prostu wyrzucam ze swojego życia, ze swojego serca, a często swoim zachowaniem, postępowaniem zabijam duchowo? Serca Wam na ten dzisiejszy niedzielny dzień błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli Wam życzę. Z Panem Bogiem. Do jutra.